Niezależnie od tego, kto rządziłby po wyborach parlamentarnych, to wiążące referendum rozstrzyga te kwestie i nie będzie mogło obowiązywać ten mechanizm. Jest na pewno bardzo silnym elementem, którego nie można zlekceważyć, ale Platforma już w przeszłości lekceważyła bardzo wiele razy głos obywateli, mieliła podpisy, które obywatele składali z wnioskami o obywatelskie projekty ustaw. No, wielokrotnie takie rzeczy miały miejsce. W związku z tym oczywiście trudno będzie Platformie obejść takie referendum, ale nie jest to niemożliwe.